Ojej, dzisiaj mam tak wiele pytań. Czy to klocki X wykupiły Twittera i dlatego on się nazywa teraz X? Czy to odwrotnie, Twitter wypuścił klocki o nazwie X? Czy to... mógłbym pytać jeszcze długo, ale głównie zapytam jedną bardzo ważną rzecz. Czy w ogóle to fajne? Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się, tak jest, z klockami X i ja przypuszczam, że ja już kiedyś te klocki gdzieś tam kiedyś testowałem. Teraz montażysta, sprawdź mi szybko na komputerku, testowałem czy nie, jeżeli testowałem to w narożniku macie teraz odsyłajkę, ale dzisiaj słuchajcie, no ja przed chwilową przerwą na kanale miałem jeszcze trochę klocków, które gdzieś tam od was dostawałem, no i to są między innymi one i tak stwierdziłem, że różne testy na tym kanale się odbywały i nieraz porównywaliśmy, czy w ogóle to fajne do innych klocków i tak dalej, ale trzy opakowania jednej tej samej firmy, dzięki którym sprawdzimy, czy w ogóle ta jakość w środku jednej firmy będzie jednakowa, wiecie o co mi chodzi? Czy to nie jest też czasem tak, że otworzymy sobie opakowania z jednej firmy i ten hipek będzie się różnił od tego jakością i tak dalej, więc świetna okazja, by to przetestować, a przy okazji coś, za czym też troszkę zatęskniłem, wiecie, za tymi prostymi podróbkowymi figurkami, no ale wiecie, 9 zł, a spójrzcie, to jeszcze jakieś pajęczyny się walają, tak jest, bo to leżało u mnie latami, 9 zł, nie było to mało już kiedyś, dzisiaj, ba, nie byłoby to mało, a to dopiero kilka lat temu, nowa seria, widzicie, tutaj mamy z boku napisane numery, to jest spoko, czyli wiemy, że ponad 10 figurek jest, jakie są wszystkie w środku, nie dowiemy się, bo dystrybutor postanowił zakleić sobie, no mniej więcej w tym samym miejscu, no jest tego tutaj troszkę faktycznie. Mogliśmy sobie wybrać, a więc może nie traćmy czasu i sprawdźmy, jak figurka 7, 10 i 8 się mają. Po kolei nie wiem, która jest która teraz, więc zacznijmy, z lewej. Oj, proszę bardzo, i trafiło na tego wężownika. Ja wężowników w ogóle mocno uwielbiam, to tak też by the way. Więc otwieramy sobie i patrzymy, co znajdziemy w środeczku. Czy jest jakaś karteczka? Nie ma żadnej karteczki, czyli instrukcja budowania nas tutaj nie została, nie zaszczyciła. No właściwie instrukcja budowania, wszystko dzieje się w woreczku, czyli troszkę jak jakieś AliExpress czy coś. Otwieramy i patrzymy, jak to się ma, moi drodzy. Bo wiecie, to niekoniecznie musi być tak logiczne, jak nam się wydaje. Może być, że na przykład, wiecie, tu nie mamy nadruku, na kolejnym nadruk będziemy mieć, że figurka będzie inna do składania, że jakość tych nadruków będzie inna. Wiele rzeczy może się to różnić. Chińczyki naprawdę niejednokrotnie mnie zaskakiwały i w jedną, i w drugą stronę. Więc się... No i pierwsze... Naprawdę nie mogę tego wsadzić. Dobra, a tu weszło znowu łatwo. Jeżeli klockonosz przy pierwszej figurce nie może wsadzić ręki, znaczy, że idzie dobre. No tutaj też wchodziło to w miarę ciężko, ale jeszcze raz próba włożenia tego. Dobra, teraz weszło już jakoś... ale wypada. Próba 2, okej. Teraz ciut lepiej to weszło. Rączka w miarę git i łebek, okej. Jakoś to wlazło, no dobra. Jedźmy więc w figurkę numer 2. A, jeszcze brońka do zużycia. Kartą wróć! O, jak to wygląda? No tak, mamy przede wszystkim różnicę kolorystyczną. Pałąk miał być szary, jest złoty. Złoty miał być złoty, jest złoty. To miało być piorunowe, jest czerwone. I wchodzi ciężko! Jest też coś ciekawego w tym tutaj bolcu, którego nigdzie indziej nie ma. Wygląda mi to na błąd, ale wczepię, chociaż wchodzi ciężko. No i jeszcze jest ten wąż, który faktycznie jest w miarę podobny do tego legowego, powiem wam szczerze, wiem, bo sprzedaję go często. Karton 2, a tutaj nija. No i łeb ma płonąć, zobaczmy. Też brak jakiejkolwiek instrukcji? Jest i już widzę, że... Jaka nija, to jest Zane! Brak czegokolwiek? Nałóżmy kołczan. Boziu, jak porównuję sobie to do tej oryginalnej Zane'owej minki, no to... wygląda to creepy. Test łapy! Wlazła łatwo i już się cieszę, bo widzę, że mój test ma jednak duży sens. Wlazła łatwo, łatwo. Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. O tym. No i oczywiście nakrycie łba. I nie wiem jak wy, ale ja doceniam tu pewne, kurczę, pewne. Chciałbym się powiedzieć nie dociągnięcia, gdzie tu są dociągnięcia, moi drodzy. Broń, to tu jest łuk. Tu kołczana nie ma, tu kołczan jest, tu jest taka broń, łeb mu się pali, inne nakrycie łba, w ogóle inna postać. Tu mam wrażenie, że zostaliśmy w ogóle, no ten strój się tylko zgadza, chociaż nie, tylko, ej, tu się zgadzają tylko nogi, czekajcie chwilę. To co się stało, że się zesra... Czy jest, o, czekajcie, tu jest jeszcze chłop, nie, to jest, nie, te, patrzcie, to jest ta postać. W tym opakowaniu, gdzie miała być ósemka, dostaliśmy postać stąd, ale ona też się różni, bo powinien mieć czarny kołczan, ma złoty, powinien mieć jakiś taki niebieskawy łuk, ma czarny. Dobrze jest. Nie zaufam nigdy już.
W związku z tym przetestujmy jeszcze ostatnie, trzecie opakowanie. Tu powinien być Wu. No teraz to już mogę powiedzieć, że chyba nic mnie tu faktycznie nie zdziwi. W środku pusto. Czy jest Wu? Nie, dobra, jest przynajmniej Wu. Ale jak on się ma do rzeczywistości? W sensie do kartonu. Na podstawce na druku brak. Odwrotnie. Nóżki to w ogóle bardzo łatwo to wchodzi. W żadnym nie wchodziło tak łatwo. Tu wchodzi jakoś bardzo łatwo. Łapy. To jest łapy! Wchodzi? Okej, ale chodzi ciężko. To samo tu, chociaż trochę lżej. Kurczę, może to z kolorem białym mają problem. Łatwo, broda. Zamknięty i tutaj faktycznie mamy jeszcze złoty pałąk i tu jest tak, jak być powinno. Okej, tu się mniej więcej wszystko zgadza, chociaż ten wyraz buzi, ten troszkę kurczę tutaj nadruk z tym, co dostajemy w rzeczywistości, no gdzieś tu te rozbieżności lekkie są i kurczę. Podsumowując temat, w ramach jednej firmy, no kurczę, dzisiaj się podziało. Firma X, czy jest firmą godną zaufania? Nie powiedziałbym. Nie oceniłem sobie tutaj jeszcze jakości tych nadruków, ale jakoś źle nie zdziwię się, takie czarne, takie plamki dziwne się pojawiają, ale nie jest tu, wiecie, nie mamy do czynienia z jakąś masakrą, chociaż te zęby, no kurczę, tutaj to oko też nie do końca. Jeżeli więc polujecie na figurki, które będą pięknie wyglądały, no raczej nie. Jeżeli więc polujecie na figurki, gdzie widzicie opakowanie i chcecie mieć konkretnie tą samą postaćkę coś w środku, no wiecie, to mógł być jednostkowy błąd, ale był. I teraz nawet w ramach jednej firmy, widzicie, białym rączki wchodziły bardzo ciężko, chodzą też jakoś tak mocno, opornie. Tam mam wrażenie, że jak kilka razy nią ruszę, to mi tutaj klasycznie wypadnie. Tutaj znowu chodzą w czarnym zbyt lekko. Przydałaby się jeszcze jedna czarna postaćka albo innokolorowe, żeby sobie to faktycznie porównać. Ale powiem wam szczerze, za 9 zł, jakie ktoś to dla mnie kupił, czyli 27 za te 3 figurki, no to na litość klockowską, trochę średnio. Za 3 dychy można sobie już kupić chociażby Ninjago Hero, gdzie dostajemy dwie oryginalne, bardzo dobre jakościowo figurki i gdzie nie dojdzie do błędu. Ba, na Allegro można śmiało kupić czy to używane w podobnej cenie, czy niewiele droższe nowe figurki z Ninjago. No oczywiście może poza wężonami, ale nie wiem, czy chcecie taką jakość wężonów u siebie oglądać, więc no, w sensie nie jest źle, ale do oryginału trochę brakuje, więc nie wiem, czy jestem w stanie komukolwiek polecić firmę X jako substytut, bo ani na półce to się nie będzie prezentowało jakoś wybitnie, może dojść do pomyłki, ruchliwość tych figurek, czyli zabawowość, raczej jest wątpliwa, oczywiście jakoś się to rusza, ale no klasycznie, nóżki chodzą za ciężko, niektóre łapy za łatwo, niektóre za... no... Nie jest to po prostu przyjemna zabawa. Jak widzimy, nawet w obrębie jednej firmy może dochodzić do pewnych różnic, jeżeli chodzi o jakość wykonania i tak dalej, ale gdzie im wszystkim chociażby do takich figurek? No właśnie, tu mówię, sam wystawiłem to na swoim sklepie i figurka, spójrzmy jak do... Widać, między innymi jak się nawet tu patrzy, widać, kurczę, różnicę w wykonaniu. Ja to widzę nawet, ja jestem ślepy. No, a ta figurka kosztuje u mnie 17 zł, czy coś koło tego na moim sklepie, więc wiecie. Dzięki, że byliście. Fajnie sobie było porównać takie tandetne znowu figurki, troszkę do nich wrócić. Będzie ich więcej oczywiście, więc zostawcie tutaj subskrypcję, zostańcie ze mną też na dłużej, będę wam bardzo wdzięczny, a tymczasem oryginalny smok z Lego idzie chyba pozamiatać na tym stoliku ten smok. Bye!